Do naszego koncertu. 2 miesiące temu Sinita, w kwietniu zespół Kombi, a dziś gość ze Związku Radzieckiego. Rozpoczęła karierę jako wokalistka hard rockowa. Występowała też z orkiestrami Anatolia Krola i Olega Lundstrema. Następnie związała się z zespołem rockowe Atelier Chrisa Kelmi. W roku 1986 została laureatką Wszechzwiązkowego Festiwalu Młodych Wykonawców w Jurmale. W październiku 1988 roku podczas festiwalu rockowego w Dniepropietrowsku zdobyła Grand Prix oraz nagrodę dla najlepszej wokalistki festiwalu. Dziś jest gościem programu Premii i Premiery. Po raz pierwszy w Polsce Olga Kormuchina. Yeah.
bo pójdziesz na prawo. Dziękuję serdecznie.